Jest to już trzecia edycja, więc pogoda, atmosfera. No, jeśli ktoś jest zapalonym kolarzem, pasjonatem rowerów, to przede wszystkim przyjechał, żeby się pościgać niezależnie od pogody. Współpraca z Nadleświem przebiega bardzo pomyślnie, mogę liczyć pod każdym względem na jakiekolwiek wsparcie od samych podstaw organizacji tej imprezy, więc wielka chwała przede wszystkim im za to. Jeśli chodzi o umiejscowienie tego terenu, również jest bardzo piękne i myślę, że jeśli by to nie było ściganie, tylko rajd, to ludzie na malowniczych terenach bardzo by się skupiali. Dzisiaj za nami już pierwszy start w klasie mikro, dobrze pamiętam. Tak. Najmłodsi, przed nami kolejne starty. Czy rośnie zainteresowanie rowerowymi imprezami, wyścigami, ściganiem się od najmłodszych lat? Wiadomo, jeśli ktoś jest kolarzem i ma po prostu dzieci, to też w jakiś sposób też swoją pasją zapala pozostałe po prostu już pokolenia, można powiedzieć. Więc tutaj jak najbardziej rośnie to zainteresowanie. No tutaj pogoda też, wiadomo, też rodzice boją się o swoje pociechy, o ich zdrowie, ale oczywiście pasja i mobilizacja, żeby również trenowały, jak najbardziej jest to widoczne. W roku ubiegłym całkowicie inaczej przeprowadzona została trasa, ponieważ było sucho, było pełno piachu, bardzo dużo deszczu popadało, przez co na ten moment jest bardzo dużo błota, trasa jest bardzo techniczna, dużo krętych tak zwanych OS-ów, więc naprawdę będzie dla każdego ciekawie. Ale są i ci kolarze, którzy to lubią, kochają wręcz. Lubią trochę błotka. Była kołuża dotąd, jedną tak przejechałem, drugą musiałem przejść i trzecią też. Do wysokości praktycznie opony, tak? No, gdzieś dotąd. Niesamowite, ale widzę, że pranie dzisiaj czeka spokojne. Tak. Zadowolony? Tak, tato będzie miał na pewno brudny dach w samochodzie. Posłuchaj, od ilu lat jeździsz? Czterech. Od czterech lat. Sukcesy właśnie tego rodzaju zdarzały się, czy to taki największy sukces? Nie, w momencie? To był mój pierwszy wyścig. Pierwszy wyścig? Tak, na placu się jeszcze ścigaliśmy, robiliśmy żurze. Gratulujemy tobie i za rok widzimy się ponownie. No, okej. Okay. Głosuję. Jeden.